Szanowna Rado, Panowie Prezydenci, reprezentuję 6 środowisk: Ruch Wolności, Kongres Nowej Prawicy, Frondę Częstochowską, Polskę Razem, Republikanów, no i oczywiście struktury, które nie zostały tutaj wymienione. Dzisiaj rano złożyliśmy parę wniosków i one będą dotyczyć budżetu, będą również kierowane do radnych. Chciałbym Państwu przybliżyć, że na podstawie artykułu 241 Kodeksu Administracyjnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wnieśliśmy o unieważnienie podziału pieniędzy w ramach wniosku inicjatyw lokalnych, tak bulwersująco opisanych i zupełnie niezauważonych na poprzedniej sesji, kiedy okazuje się, że blisko 50% sumy z inicjatyw dostaje nie w posiadanie, ale realizowane są pomysły dosyć specyficznego stowarzyszenia. Wybierzmy przyszłość. Kto jest przewodniczącym Wybierzmy przyszłość? Pani Anna Turlej. A kim jest pani Anna Turlej? Rodzoną siostrą pani Eweliny Balt. Panie przedstawicielu 6 partii, dyskutujemy o budżecie w WPF-ie dzisiaj. To jest bardzo ważne. 400 tysięcy, panie przewodniczący. Złotych. W dniu dzisiejszym poruszyliśmy z 400 bardzo ważnych spraw. Bardzo proszę skracać się. Dobrze, postaram się do budżetu i WPF. Dobrze, budżet. Zatem wnosimy o ponowne przeprowadzenie procedury konkursowej, o ujawnienie wszystkich danych, które są niestety utajnione, o to, żebyśmy poznali, jakie procedury decydują o tym, że 400 tysięcy złotych, czyli 50% sumy, staje się do dyspozycji pewnego stowarzyszenia w tym mieście, szczególnego. Chcielibyśmy również o wyjaśnienie konfliktu interesów, dlaczego pan Piotr Urbaniak, który został i jest pracownikiem miasta, Urzędu Miasta Częstochowy, jest jednocześnie pełniącym obowiązki kierownika Częstochowskiego Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych, jest jednocześnie decydentem w tym konkursie i czy to prawda, że jest członkiem stowarzyszenia Wybierzmy Przyszłość. Ale mamy jeszcze inne. Bardzo proszę kończyć. Tak, i to już jest ostatnia. Teraz znane wszystkim doskonale, znaczy przekazy medialne. Bardzo proszę. Ja bym chciał już w ostatnim zdaniu dosłownie powiedzieć, że złożyliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej i to będzie dopiero kwestia, która będzie korelowała z moim poprzednim wystąpieniem. Czy w Częstochowie jest nadzór nad pieniędzmi? No jest. Ja bym chciał zapytać, bo tutaj jest taki szczególny człowiek, którego sobie wyszczególniliśmy i dotyczy to nadzoru nad pieniędzmi publicznymi. Ten młody człowiek nazywa się, to jest 26-letni absolwent Politechniki Częstochowskiej, pan Michał Zawada. I my składamy pytanie, czyim on jest krewnym w prostej linii, któregoś jest prezydentów. Dyskutujemy to jest bardzo ważne. O budżecie WPF-ie, niech pan nie ośmiesza siebie, również dla wszystkich, to nie jest ten Panie przewodniczący, ja 3 dni temu dopiero zobaczyłem, że na BIP-ie nie wisiało pana oświadczenie majątkowe z 2012 roku na 13 i dopiero 3 dni ono wisi. Więc bardzo prosiłbym o to. Niech pan uważa na to, co pan mówi. Pouczam pana, że na przyszłość, bo przypuszczam, że ponieważ pan jeszcze w żadnej partii, pan tylko reprezentuje, może pan tu być częstszym gościem, takie rzeczy są w punkcie wolne wnioski oświadczenia. Zakłóca pan procedowanie budżet i WPF. Pozwolę sobie tylko dokończyć, szanowni państwo, bo pamiętajcie państwo, że samorządem jest każdy mieszkaniec tego miasta. Ostatnia rzecz, czyli ja mam taką kompilację, szanowni państwo, ponieważ to jest człowiek rozchwytywany, ten 26-letni Michał Zawada to jest człowiek o wybitnych kompetencjach, bo on jest jeszcze w Radzie Nadzorczej spółki w Będzinie. Po raz kolejny pana dyscyplinuję, proszę się nie dzielić namiętnością do kolegi Zawady, bodajże ale w tej panie, chwili to nie panie przewodniczący, jakoś pana ja Raczka pan nie dyscyplinuje. Ja bym pana Raczka chciał, pan nie dyscyplinuje. Również dyscyplinuje. I ostatnia rzecz. Zabiera głos w wolnym wniosku i oświadczeniu. Ostatnia rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, to znaczy ten wniosek, mam nadzieję, zostanie upublicznione, bo chcielibyśmy zapytać, jakie kompetencje taki człowiek ma i ile z zasiadania tytułu w Radzie Nadzorczej kosztuje podatnika częstochowskiego, to bardzo korelatywne jest z budżetem, no bo Będzina też zapytamy, jak to jest, że kilkanaście osób z Będzina, jakieś kompetencje będzińskie są w Częstochowie, a częstochowskie w Będzinie. W związku z tym my się wzajemnie zapytamy, ile państwo wszyscy 22, 3, 5-latkowie kosztujecie. Czy pan przerwie tą wypowiedź, ja już czy mam. Kończy pan, tak? To bardzo znaczy, ja wiem, czyj to jest krewny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Upublicznimy te dane. Dziękuję, czekamy, podziwiamy wiedzę i różne namiętności targające panem w
wracamy do procedowania.